garden, I have introduced how to pick the tea. What type of the tea, which tea? Second and first class. Second green. Yeah, second green. First green. First green, both the green tea. So here I will introduce how to process the green tea by hand. Czyli w praktyce, słuchajcie, przyniesiemy sobie liście zielonej herbaty. Niezależnie, czy to będzie gatunkowo pierwszy gatunek, czy drugi gatunek. Przed tak naprawdę procesem jakiejkolwiek podania czy sprzedaży musimy ją wysuszyć, pozbyć się wilgoci. Do tego służą takie specjalne, coś jak wok, przypomina troszeczkę, wygrzane misy, w których tutaj dziewczyny bardzo ostrożnie, rękoma po prostu herbatę przysuszają. Yeah. Process... Tak jak kociołki te nasze. Tak. Yeah. To process the green tea is very easy, four steps. The first one, we put the tea leaves separate in a bamboo pit to make the tea leaves soft, 3 ounces. Słuchajcie, po zbiorze, jak przychodzimy z liśćmi, widzieliście herbaciarze z tymi koszami, to pierwsze co trzeba zrobić, zostawiamy je posegregowane, podzielone na odpowiednie kategorie na mniej więcej 3 godziny. W tym czasie liść nabierze takiej elastyczności, będzie łatwiej go przysuszyć. Yeah. And then we can heat in the tea leaves. Potem cała zabawa, bardzo ostrożnie trzeba to robić. It's so hot. Who can guess how hot the temperature? Możecie strzelić, jaka temperatura? Może być na przykład tego woka? 60. Tak, 60. Patrz to. They said over 80, 60, no, more. 200. 200 calls. 250 degrees Celsius. 215 stopni. 215 stopni. Temperatura. You can listen. Mogę obejrzeć jej ręce? No, no, zdarza się, słuchajcie, zdarza się, że dziewczyny się oparzą. Nie można. The girl's fingers just touch the tea leaves right the bottom. Yeah, but sometimes uncareful burning the fingers. Jak robicie coś na przykład bardzo często, za szybko, ludzie na gubi wszędzie. Tak jak kucharz sobie odetnie palucha, stolarz tak samo może się dziewczyna przy suszaniu liści oparzyć. Natomiast przy odrobinie prawej i szczęścia generalnie powinno się nic zdarzyć. Dotyka tylko i wyłącznie samego liścia. Can smell. Czujecie zapach zielonej herbaty? Yeah. Because the green tea unfermented tea, we like that to stop the tea leaves fermentation. No. Przechodzimy, słuchajcie, pierwszy proces fermentacji. Na razie tak naprawdę po to robimy, też po części, zobaczcie co się teraz dzieje. Ponieważ herbata ma taki specyficzny, ta świeża będzie miała specyficzny i bardzo gorzkawy, cierpki posmak. Żeby tego uniknąć, po pierwszym takim wstępnym przesuszeniu bierzemy ją takie bambusowe maty. Jak się przyjrzycie, zostaje po niej takie wilgotne, taki ślad. To tutaj zostaje, to jest trochę wilgoci, natomiast przede wszystkim pozbywają się specyficznego enzymu, który jest w herbacianym liściu, który później by sprawił, że mielibyśmy taką twardość na języku i takie poczucie takiego zestawienia języka, więc to się właśnie tutaj dzieje. You have seen the juice we taste is so bitter, so we must like this. Takes about 30 minutes. Trzeba się troszkę, słuchajcie, narobić. Trzeba to herbatę, żeby uciskać między 20 a 30 minut. Trzeba ją rolować na matach, żeby pozbyć się tej goryczki i tego takiego usztywnienia, tego smaku. Yeah, and then we can separate the tea leaves like this to drying. 10 minutes later, turn tea leaves. Po drugim suszeniu, słuchajcie, zostaje nam tak naprawdę herbaciany liść, taki susz, który będzie się nadawał tak naprawdę teraz do przewietrzenia, a potem ostatecznie będzie trafiał do opakowań, które będą później sprzedawane. Yes, 3 hours later, the tea leaves dry means the tea is ready, we can drink. Kolejne, słuchajcie, po kolejnych 3 godzinach tego suszenia, po tego wietrzenia, 3 godziny się wietrzył. To generalnie produkt jest gotowy, nie jest to skomplikowany proces. I dalej już tylko można się cieszyć smakiem zielonej herbaty. Czyli tego się nie tnie w jakiś sposób? Nie, tylko się nie tnie. To się tutaj rozbija się to na mapa. Because here is the Tea Research Institute, the high quality tea we made by hand, non quality tea we made by the machine. Nie ma co ukryć, pytaliście, co się dzieje, słuchajcie, tak naprawdę tylko drogie herbaty, czyli herbata zielona, ta pierwszego sortu, trafia do takiego ręcznego procesu, natomiast normalnie robi się to maszynowo, nikt się już nie bawi, jest normalny wielki bęben z odpowiednim wiatrakiem, jest to przerzucone i to po prostu idzie maszyna.
bo szkoda energii, czasu i pieniędzy na takie coś. Natomiast w przypadku herbaka, których oczekuje się odpowiedniego zwrotu z inwestycji, prace są wykonywane całkowicie ręcznie. Yeah. Okay, after here we can go to the tea house. We can try the... Skoro już obąchaliśmy, słuchajcie, herbaty, patrzyliśmy, zebraliśmy, to teraz czas wreszcie spróbować. Chodźcie.